Witajcie, tutaj Monika i perfumowy Orient Express. Na początku chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Wam spokoju i radości w sercu. A dziś króciutka opowieść o genezie powstania perfum Kismet by Lubin. Marka Lubin to perfumy niszowe, ale oparte na francuskiej tradycji perfumiarstwa klasycznego. Poznałam kilka zapachów tej marki i każdy z nich był intrygujący, bardzo dobrej jakości, w pięknej butelce. Także polecam te perfumy osobom, które właśnie lubią klasyczne perfumiarstwo. To nie są te zwierzątka w typie zoologist. No nie, nie, nie. To nie jest nisza, która ma szokować. To jest nisza klasyczna, ale intrygująca. Zatem, o co chodzi z tą Kismet? Początkowo myślałam, że postać kobiety szpiega została wykreowana właśnie tylko po to, aby bardziej jeszcze zaintrygować klientów tymi perfumami. Ale jak poczytałam troszeczkę więcej, no to okazuje się, że Kismet była postacią historyczną, czyli naprawdę istniała. Więc kim była ta Kismet? Była piękną turecką kobietą, kobietą szpiegiem, która pojawiła się nagle w Paryżu w latach 20. i brylowała na salonach francuskich, pojawiała się na wieczorkach poetyckich. Jej uroda była na tyle nietypowa i intrygująca, że ludzie zaczęli domyślać się, iż prawdopodobnie jest hinduską. Była jednakże Turczynką. Oczywiście nie zdradzała swoich tajemnic jako kobieta szpieg, lubiła otaczać się woalem tajemnicy. I Marka Lubin w 1921 roku stworzyła specjalnie dla niej perfumy w pięknej kryształowej butelce przypominającej słonia. Właśnie, bo wszyscy sądzili, że jest ona hinduską, nawet może hinduską księżniczką. Te perfumy oczywiście nie są dostępne, aczkolwiek figurują na Fragrantice jako rzeczywiście perfumy stworzone w 1921 roku i można zobaczyć tę butelkę niesamowitą. Natomiast Kismet, o których teraz Wam opowiadam, no to są perfumy, które powstały w 2016 roku. To jest oczywiście współczesna wersja, wydaje się, że całkiem nowa tego zapachu. Oczywiście, w klimacie Shalimar jak najbardziej. Na pewno Lubin inspirował się Shalimar. Zatem mamy tutaj kwiatowo-orientalną woń, którą stworzył Thomas Fontaine, nadworny kreator tych perfum Lubin. Ale ma on również na swoim koncie właśnie takie małe flirty z niszą. Z inną niszą, taką bardziej, no... Taką bardziej nowoczesną. Jest to taki zapach otulający, ciepły, komfortowy, który tak właśnie tak snuje się pięknie po skórze. To jest właśnie ten piękny orient, w którym przenikają się tak bardzo harmonijnie nuty cytrusowo-paczulowe i przepiękne właśnie te... żywiczne tony, okraszone mało słodką, ale treściwą wanilią bourbon. Coś pięknego. I oczywiście, absolutnie ten zapach no, ma duże podobieństwo do Shalimar klasycznego. Natomiast, jak widzicie, w składzie nie ma tutaj tych animalnych elementów, które są znakiem rozpoznawczym dla Shalimar, czyli właśnie nie ma nut skórzanych, nie ma nut piżma, no i nie ma nut cywetu, więc zapach jest o wiele przystępniejszy, nieco lżejszy, aczkolwiek nadal są to bardzo intensywne, piękne, ciepłe, orientalne perfumy. Bardzo polecam, bardzo polecam. To jest świetna inwestycja, jest to zapach, który budzi refleksję, budzi zainteresowanie. Na pewno ma w sobie tę nutę niedopowiedzenia. Jest bardzo zmysłowy, bardzo zmysłowy.
I co się stało z Kismet? Otóż była gwiazdą tamtych czasów, była osobą pożądaną, była osobą budzącą domysły. Natomiast pewnego dnia po prostu zniknęła. Zniknęła, aby nigdy nie powrócić. I pozostał po niej tylko ten ślad zapachowy, ślad w postaci tego pięknego, orientalnego zapachu. Bardzo polecam ten zapach. Jest naprawdę świetny. A teraz jeszcze zrobię malutką aktualizację na prośbę Katarzyny P., którą serdecznie pozdrawiam. Prosiłaś mnie, Kasiu, aby dać znać, jak ma się wersja współczesna Safari do tej wersji, którą miałam wcześniej, kiedy recenzowałam ten zapach, czyli do wersji starszej. Otóż wersja współczesna, co bardzo, bardzo mnie cieszy, jest w zasadzie identyczna. Czyli jest to zapach, który nie został drastycznie zreformulowany. Na szczęście. Ja miałam taką resztkę we flakonie starszej wersji i było czuć delikatnie tylko, że jednak są to perfumy, które mają już swoje lata, tak? Nie twierdzę, że były zepsute, nie, ale były po prostu już z takim delikatnym powiewem takich perfum, które no wiemy, czujemy, że mają swoje lata, tak? Natomiast te perfumy, absolutnie świeża butelka i nowa wersja, pachnie tak samo, o wiele, no czuć, że jest to nowy zapach, w takim sensie, że wszystkie nuty są takie czyste, absolutnie czyste, bez jakiegoś tam przybrudzenia delikatnego, wiecie, tym zębom czasu. Więc Safari w wersji nowszej jest równie zachwycające, gęste, balsamiczne, cudowne, cudowny zapach, najpiękniejsze galbanum, jakie kiedykolwiek wąchałam. Bardzo polecam. Także tutaj mamy słonia od Kismet, tutaj mamy Safari. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie powiesić w domu wizerunek słonia, jak mówią legendy, to ten słoń musi mieć koniecznie trąbę do góry, jeżeli chcecie mieć taki akcent w domu, bo, jak mawia legenda właśnie, a tylko słoń z podniesioną trąbą przynosi szczęście. Ten słoń ma chyba delikatnie jednak tę trąbę w dół, więc już prawie zresztą zużyłam całą tę próbkę. Trudno było nie zużyć, bo jest tak piękny to zapach. No i cóż, z pewnością skończy się na zakupie flakonu. No, to są absolutnie moje klimaty. Dziękuję i jeszcze raz życzę wesołych świąt!